Cześć, dzisiaj przygotujemy pastę kanapkową, a jednocześnie przekąskę na imprezę w jednym, guacamole. Poznajcie naszą wersję. Użyjemy dwa awokado, najlepiej używać odmiany Hass, ona jest taka większa, mniejsza, poznacie ją po ciemniejszym kolorze, ma taką, nie znam się na kolorach, ale ciemnozieloną skórkę, to nie jest taka ta jasna jak ogórek. Najlepiej używać zwyczajnych pomidorów, ale akurat miałem w domu zwyczajne, więc też trzeba je zużyć. Moja wersja guacamole jest jednak z czerwoną cebulą, jest delikatniejsza, inny sposób to jest użyć białej cebuli i po skrojeniu przepłukać ją wodą. Wtedy będzie delikatniejsza, będzie czuć cebulę, ale nie będzie czuć takiej ostrości. I do tego dodajemy sok z cytryn sycylijskich albo limonkę, jak lubicie. Guacamole można używać jako pastę na kanapki, ewentualnie na imprezę jako taka zdrowa przekąska z chipsami kukurydzianymi jako dip. Zaczynamy od przekrojenia awokado na pół. Dobra, mamy wszystko gotowe, zmielone, już wystarczy wymieszać. W bazowym przepisie jeszcze jest dużo ostrej papryki. Ja dodam chili, ale dopiero w drugim etapie, ponieważ nasz kamerzysta nie lubi ostrej wersji. I robimy zawsze dwie w domu. Ja swoją dodaję jeszcze chili. Na koniec sok z cytryny. Przepraszam, że w drugim rozdaniu, drugi dzień z rzędu będzie znowu sok z cytryny, jednak to jest, jak widzicie, na tyle popularny produkt w kuchni, że kolejny już po trzeci dzień z rzędu go używam, poza tym, że piję go cały czas z wodą. Także piszcie, jakie są wasze ulubione meksykańskie dania w komentarzach. We wtorek wybiorę jedną osobę, która wygra sok z cytryn sycylijskich. Ok, jeszcze troszeczkę soli. I gotowe, jeszcze przełożę sobie do swojej miseczki i dodamy. Trafiłem super chili, pamiątka z Tel Awiwu. To jest ostre, jest tak ostre, że w pierwszy dzień robiłem coś właśnie z tym chili i potem sobie tylko tak przetarłem ręką oko, znaczy oko pod okiem, tak mnie piekło, masakra. Także uważajcie z takimi ostrymi przyprawami. Sprawdzimy, czy dobre. Jeżeli filmik wam się podobał, łapka w górę, jedziemy dalej. Do końca roku nagrywamy codziennie jeden filmik, także zgodnie z obietnicą będzie 50 filmików na kanale, będzie się działo, a potem jedziemy w trasę.